Cześć, witajcie moi drodzy, z tej sceny Scorpio i trochę zakrztuszony Alex Mercer, chyba lekko przeziębiony, nie wiem co z nim, teraz mi zaczął pokasywać, ale never mind. I witam was w kolejnym odcinku z Prototype'a. Wybaczcie, że nie było trochę tego Prototype'a, ale ze względów na to, że troszeczkę chciałem już tej FIFY ponagrywać, żeby mieć to z głowy. Bo teraz, jak wiadomo, za niedługo będę wyjeżdżał, to przez najbliższy tydzień lub półtora nie będzie materiałów. Dlatego teraz jeszcze będę się starał nagrywać w miarę systematycznie. Zacznijmy już misję, ale zanim zaczniemy, to jeszcze wam pokażemy nową moc. Proszę bardzo, zobaczymy co wam tu mogę pokazać. O! Pizdu, nagranie mi wywaliło. Miałem wam właśnie pokazać ten trik. Jak już widzieliście, zbiornik wody przepadł. Ten skill jest w pizdu dobry. Proszę, taką robi siekę. Nie wiem jak to nazwać, ale tym skillem można też przyciągać wrogów. Ale dobra, już zacznijmy misję kolejną. I co my tu mamy? Southeast Manhattan, but the carrier, the USS Reagan, is supposed to remain off the southern coast. I wonder where those trucks are at. Wherever they're gone, I'm betting the money is there. He did this to me. I'm gonna find out why. And then? Then I'm gonna make sure he never does it to anyone else. Ever again. Krótka, szybka cutscenka. Czyli jakiegoś McClooney'ego mamy dorwać. Albo jakiegoś tam. Dobra. Okej. Okay. Teraz nam pokazuję lokalizację. No wow. Ja bym nie wiedział. Dobra, już sieka się zaczyna. Moment. Kurde, chciałem co innego zrobić. Moment, chciałem wziąć to. O. Dobra. I jedziemy. A, widzę, że ten skill jest opłacalny. Ładnie działa na wrogu. Ładnie. Ej no, tej. Kurde, won mi stąd. Ło, jak to ładnie jeszcze tnie na kawałki. Tej, no muszę kurde się jakoś podleczyć. O, i to działa. I to nieźle. Okej, dobra. A wbijamy się, robimy siekę. Dawać im pojazd. I zaczynamy. Dobra, najlepiej w helki byśmy celowali. Jeb, dobra. No, czemu nie celujesz? Ja chcę w helkę, o! Żeby mi tu... O, dobre. Kurde, ten celownik chyba zaraz oszaleje. Dobra, rąbać to. Nikt nawalać. Oni są największym problemem. Dobra. Dobra. Teraz mamy ten cel. Chodź tu. Dobra. Twoja kolej. Dobra, już go nie ciechaj tak bardzo. I co? I co z tego, że teraz mamy jego ciało? A? Aha, no chyba ma jakieś znaczenie. I co teraz? Mamy im zniknąć z pola widzenia? Myślałem. Kurde, nic wam to nie da.
Kurde, wkurzają mnie już powoli. Muszę pozyskać nieco więcej tej energii życiowej, bo jest ze mną krucho. Dobra, skill. Zaraz wam powiem. O, ten, dobra. Da się ten pojazd w ogóle zniszczyć? A nie, w sumie da się. O, dobra, zewieje już. No, kurde, pociechać ich tu tylko. Nic więcej. Wystarczy tyle zrobić. O, i już padają. Kurde, no. Weź jakiegoś, dorwi. O. O kurde, co ja tu robię? O, i ładne. Tutaj się dzieją rzeczy. Poszło. Cały czołg poszedł. Dobra. Jeszcze któryś? Mało wam. Dobra, trzeba te orby pozbierać. Ale ładnie, ładnie to sieka na kawałeczki. Dobra, to też wyłączyłem, bo strasznie mi irytowało. Ej, no fajnie, że się zrespili kolejni. Dobra. Wyciachamy ich tu wszystkich, jak się tylko da. Ło. Dobra. Zamień się już lepiej w tego żołnierza. Dobra, tu się tak skryję, żebym się tak dał im zgubić. Chodź na chwilę. Choć będzie ciężko. Dobra, zgubiłem ich. Przynajmniej na chwilę. No i teraz w kółko trzeba wejść. Dobra. Teraz wszystko działa, jak należy. Kurde. Okej, dobra, i co dalej? Co wy chcecie? No ale... Czemu we mnie strzelacie? Jestem po waszej stronie, idioci. Co za łby. Dobra. A teraz pewnie tutaj, nie? Kurde, ile tej armii jest. To jest masakra. Może my mamy lecieć tam? Nie wiem, no. Takie mam przynajmniej wrażenie, że tam trzeba to zrobić. Tak to ich byśmy klepali w nieskończoność. Tak też nie można. A co to jest? O kurde, gdzieś my polecieli. Chyba dobrze teraz robimy. Co niby ja mam teraz zrobić? Co? Wsiąść tu?
Dobra. Działamy. Tej no, żeby nas nie powystrzelali. To nie będzie za ciekawie. Okej, okej. Mamy pojazd. Ambifię. To nie jest już czołg, żebym ja sobie to zapamiętał. To jest Ambifia. Czy jakoś tak? Lol. Ale dziwne te pojazdy. Okej. I co teraz? Dobra, jeszcze pojedziemy do tej czaszki. No tu widzę, że też jakieś zagrożenie jest ze strony służb porządkowych. Dobra, won mi stąd. Okej. Zrobiony porządek. Coś jeszcze? Coś jeszcze mnie chyba prześladuje. Kurde. O, to małe gówno. Dobra, jedź dalej. Wywalone. Tej no zaraz mi czołg wybuchnie. Już jest czarny jak węgiel. Dobra, jedź szybciej. O kurde, zaraz mi to wybuchnie. Dobra, ty lepiej wysiądź z tego gówna. Bo na tym się już nie opłaca lecieć. Zrobiliśmy swoje. A teraz nasz kolejny cel to... O, jest do zniszczenia. Tutaj mamy kolejne patrole. Kurde, co za spadki FPS-ów. To to jest. Dobra. Dobra, bierzesz ten pojazd. No, i ładnie. Kurde, zwalaj, patrolówko. Zarąbana. O, o, o. Tu już czarny węgiel. Tu patrol zniszczony. Dobra. Wszystko się zgadza. Kurde, więcej tych patroli nie mogło być. Zaczyna mnie to trochę irytować, ale no co zrobimy? Pojedziemy i dokonamy zniszczeń. No, widać, że to wygląda dość poważnie. Jeba, rozjeżdżamy. Co nas to tam obchodzi? Kogo rozjedziemy? Amfibia. Dobra, zawsze sprawa. O, tu jeszcze jakiś człeniu, którego sobie zasiemy. Kurde, nie strzelaj, to to na marne. Okej, dobra. Możemy jeszcze się tak w niego zamienić, żeby to jakoś fajnie wyglądało, a nie, że ciągle Aleksem tylko popylamy. Dobra, wbijaj do pojazdu. O, dobra, wykryli mnie. O, tu pojazd akurat był czysty. Dobra, jeszcze ten czołg. Amfibiowy. Amfibia. Dobra, zniszczone. O, chyba już wszystkie. Nie, jeszcze. Co? O kurde. Dobra, szybko, szybko. Dobra, biegnij tak szybko jak się tylko da. O, jaki sprint. Dobra, przesprintujemy. Wtedy będzie w porządku. A to w ogóle się rusza? A rzeczywiście, że to się rusza. Tej nie uważać. Dobra. Dajesz, niszczymy szybko ten patrol. Dobrze, wysiadka, 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 dobrze. I teraz tutaj. A, trzeba wjechać tym pojazdem, dobra. Okej, bo nam się przyda tu jeszcze. Dobra, wbijaj bez problemu, Aleksie. Dobra.
A, to można tutaj podleczyć pojazd. A, bo i nie. Nie wiem już sam, ale jedziemy tam, bo to jest nasz kolejny cel misji. No coś mi podjeżdżasz tutaj. I kurde się dziwisz, że potem twój pojazd jest tak zwęglony, że go nie da się już naprawić. Chłopie, co ty robisz? Jak ty jedziesz? Jak kobita padła na pasach, kurde, wystraszyła się amfibii. Rozjeżdżamy. A, misja całkiem ciekawa, jak każda normalna misja. No i tu trzeba niszczyć kolejne patrole. Nic nowego w sumie. Dobra, szybkie zniszczenie. Okej. Po jednym patrolku. Teraz najeżdżamy na następny. Dobrze, kobieta przeżyła. Ma szczęście. Nie chcemy jej nawet zabijać. Ale tu teraz wybuchów będzie. Jebut, dobra. Teraz podjedziemy tutaj. Już widać kolejny patrol. Dobra, fajnie, miło. Dobra, to rakietką zniszczymy zarąbiście. I kolejny patrol. Miejmy nadzieję, że już nawet i ostatni. Choć coś mnie będzie jeszcze gonić. Dobra. A, helki, kurde, zarąbane. Uciekać, uciekać. No to nie z helkami nam przyszło walczyć, tylko właśnie z patrolami, które stwarzają zagrożenie bezpośrednie. Dobra. Poszło. Posuwaj się. O kurde, teraz mi zniszczą go. Kurde, no. Wsiadaj, wsiadaj tutaj. Tu. Dobrze, teraz trzeba tylko... A to chwycnąć się. Super sprawa. Akurat będziemy mieli czołga. Dobra robota. Teraz jeszcze tutaj. No, tu w tą helkę. Okej, i patrole już zniszczone. O, koniec misji. Super. No, jeszcze dostajemy dodatkowy exp. O kurde. Coś spadło. Co to się dzieje? Everything was getting worse. There were outbreaks across the city. There were hunters now, thanks to Green. Blackwatch quarantined the island. It became clear to me that McMullen, Gentech's director of research, linked us all together. He worked for Blackwatch. He had studied Green. Karen and I had worked for him, you know, before. He knew who I was and maybe what had happened to me. I thought, when I find McMullen, I find myself. Well, what did he tell you? McMullen? Lots of things. Some of them even true. And then? Then? Well, then he died. Ciekawe. Ciekawe, co teraz się będzie działo. Dzień szósty. O, już 20% całkowitej infekcji. Dobra, i misję mamy tam. O, mamy trochę misji pobocznych. Ale my jak zwykle skończymy odcinek. I dziękuję Wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Prototypa. Krótka, szybka misja. Ja się nie chciałem z tym ociągać. Jak wiecie, chciałem to szybko zrobić, mieć to za sobą. No i dobra, jeżeli Wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będzie prototyp i jakoś to się porobi. Ile tu mamy w ogóle misji pobocznych? 3, 4, o, mamy już jakiś wyścig, 5. No to mam co robić po nagraniu. No to z 5 misji pobocznych się zrobi na szybkiego. No i będzie git. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo.